Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie i robię specjalny filmik, żeby zrobić recap z Kalfą Balu, który miał miejsce wczoraj o 7 rano. Wiem, że to był bardzo kiepski czas, ale Calfeon no, Ball miał miejsce w Korei. No i niestety nie dało się inaczej, ale u nas było to po prostu wcześniej rano. I poza tym mógłbym zrobić po prostu streszenie tego, co było na streamie, aczkolwiek zorganizowanie, czy organizacja całego tego kalfonbolu dla nas, czyli dla, powiedzmy, niekoreańczyków, tych, którzy nie mówią w tym języku, no po prostu była dość lipna i bardzo ciężko było w jakiś sposób się do tego odnieść na żywo, ponieważ oni tłumaczyli też z tego, co widzieli, mieli przygotowane też na tabletach i bardzo często zdarzało się tak, że byli naprzód, zanim oni to powiedzieli. Więc nie wiem, czy po prostu wszystko z góry było nagrane i oni po prostu wiedzieli, co powiedzą, tylko po prostu nie wiedzieli, kiedy co powiedzieć, ponieważ no, czasami byli za wcześnie, czasami za daleko, po prostu przepraszali i tak dalej. No bardzo kiepsko to wyglądało, powiem szczerze, coraz gorzej dla nas właśnie te uroczystości w Black Death Online są tworzone, po prostu jakbyśmy byli, wydaje mi się troszkę marginesem, trochę szkoda. No ale przejdziemy sobie tutaj do szczegółów. Przede wszystkim na początku rozpoczęli po prostu podsumowanie tego co było w zeszłym roku, czyli po prostu dodanie Magnusa, Black Shrine, Atoraxion, <laughs> Dream Horsey, yy, tutaj Quality of Life po prostu yy, poprawianie różnych rzeczy i tutaj też będą dalej do tego przechodzić. Tego nie będziemy po prostu o, oglądać, ponieważ o, ci, co są na bieżąco, to wiedzą, a nowi, no i tak będą musieli się tutaj wdrożyć. Tak więc przyjdziemy sobie do recapu, co nas będzie czekało, po prostu w przyszłym roku, ponieważ to też zapowiedzieli. Czyli będą drobne zmiany, jeżeli chodzi o Magnusa. Na streamie powiedzieli, że nie zamierzają zrobić tak, żeby były wszędzie teleportacje, tylko po prostu pozmieniają, w jaki sposób ten Magnus działa. Będą inne teleporty również do tego nowego kontynentu do bossów. O ile dobrze pamiętam, czyli jeżeli pokonacie bossa, będziecie mogli się do niego potem teleportować właśnie korzystając z Magnusa. O ile mieliście te zadanie zrobione, ponieważ tutaj też trzeba zrobić i warto zrobić, ponieważ dostaje się tam jedną część pena. To taka informacja dla nowych. No i Troszeczkę pozmieniane, ponieważ Magnus był ograniczony, teraz będzie Troszeczkę bardziej rozszerzony, jest to na plus, ponieważ no, do takich części e, Świata Black Desert Online bardzo ciężko się dostać No i teraz będzie nieco łatwiej, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie tą wyspę, która jest po drugiej stronie Kolejna sprawa e, to jest właśnie Hystria i Akman, do tej pory było tak, że mm, Po prostu było losowało, tutaj mamy e, Właśnie te dwa teleporty i Yy, dzięki temu powinniśmy widzieć różnicę pomiędzy Akmanem a Historią. Aczkolwiek tutaj nie widzę za bardzo różnicy, chyba tutaj jest to stara wersja. Aczkolwiek yy, no, widzę, że tutaj nie ma tego poprawionego, albo przynajmniej nie widziałem yy, tej różnicy. Akman i Historia po prostu mają mieć osobne wejścia, i dzięki temu będziecie wiedzieć, który teleport prowadzi Was do Historii, a który do Akman. Do tej pory było to tak, że po prostu pojawił się taki teleport. No i on z góry był ustalony, że na przykład przez 15 minut jest to Akman, e, historia. E, no i potem się zmieniało, oczywiście, lokalizację. W dalszym ciągu będziecie musieli sobie znaleźć. No i tutaj jest taka troszeczkę kiepska e, informacja, szczególnie dla ludzi, którzy właśnie zarabiają w taki sposób, czyli po prostu robią e, konie T9. Okazuje się, że każdy nowy z tego co e, pamiętam prawdopodobnie nowy. Dostanie po prostu te 9, tak, dostanie, nie będzie musiał nic robić wystarczy, że będzie grał i w któryś momencie e, mainquesta będzie po prostu otrzymywał najlepszego konia. No, może już nie najlepszego, bo są te dziesiątki, aczkolwiek zrozumiałbym, jeżeli daliby te ósemki, które już w zasadzie dawali, a teraz będzie dawane już te dziewiątki, czyli możecie w tym momencie już je sprzedawać. Mm, jeżeli chodzi o nowych Ponieważ i tak dostaniecie Nie wiem jak co do osób Które już grają jakiś czas Ponieważ no, było to tak dziwnie przetłumaczone Ale prawdopodobnie jak to było W poprzednich patchnoucach Czy zmianach po prostu każdy dostanie Zresztą i tak się dostawało Już te dziewiątkę w jakimś tam evencie Parę miesięcy temu właśnie Której nie można też sprzedawać Więc na jedno wychodzi Teraz dość gruba zmiana Ponieważ y, tutaj będzie sim, y, upraszczanie materiałów. Co tutaj chodzi? Bardzo często mamy bardzo różne materiały, y, które po prostu są w zasadzie już teraz zbędne. Na przykład, jeżeli chodzi o farming, mamy po prostu normalne y, special oraz y, y, ulepszone, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy, po prostu trzy rodzaje tej samej rośliny i to ma być po prostu zmienione jako jedno. To samo się będzie tyczyło Blackstone'ów, które będą też miały po prostu swoją jedną wersję i wiele więcej tych przedmiotów, które po prostu zasyfiają nam inwentory. I co najlepsze, właśnie ten farming będzie miało po prostu te roślinki, będą po prostu w jednym miejscu, tak jak tutaj możecie zobaczyć, również takie przedmioty jak właśnie te owoce, również będą miały jakby swoją tylko jedną. Wersję, czyli po prostu zmniejszają ilość przedmiotów, które są w Black Desert Online. Jak już wiecie, jeżeli trochę gracie, to jest ich multum. W tym momencie jest ich masakra, masakryczna ilość. No i dobrze, że w końcu to robią, ponieważ no, można się zatracić. Ja nie gram już od kilku dobrych miesięcy i wszedłem do gry. Tutaj macie właśnie przykład, jak to będzie wyglądało. Niestety po koreańsku, więc. Możemy się tylko domyślać poprzez ikonki, które tutaj są widoczne. Właśnie W większości przypadków będzie tu chodziło o live skill, e, czyli podejrzewam, że tutaj jest powiedzmy krew, to po prostu z każdego mopka będzie leciała tylko krew, a nie że krew ogra, krew wilka i tak Wiecie o co chodzi. I tutaj, właśnie, jeżeli chodzi o farming, czyli po prostu będzie jedna. Wersja roślinki, ale będą trzy wersje jakie możecie po prostu zdobyć, czyli będziecie mogli zdobywać normalne, wysokiej jakości. To było właśnie i special, właśnie przy wyciąganiu właśnie tych roślin, czy może po prostu tych przedmiotów z tych roślinek. I tutaj powinno być pokazane, że właśnie te roślinki będą po prostu w jednym slocie, a nie tak jak do tej pory, że wyciągało się roślinki po prostu syfiło całe inwentory, że się tak wyrażę, po prostu jedno po drugim i bardzo to było uciążliwe dla graczy. Tak więc teraz będzie to po prostu w jednym slocie i tak powinno być już od jakiegoś czasu. Fajnie, że już to w końcu doszli do tego i po prostu robią takie rzeczy. To jest kolejna sprawa z Quality of Life, ponieważ w zeszłym roku w zasadzie dużo tych zmian to było Quality of Life i w dalszym ciągu będą robić to w przyszłym roku. I kolejna sprawa to eliksiry. Jak do tej pory są dwie wersje eliksirów w zasadzie, zwykłe oraz party. Teraz będą po prostu jedne i będą miały takie same właściwości. Po prostu zwykłe miały 7 minut, party się robiło, żeby bufki robiło, żeby były również dla party, ale żeby miały też wydłużony czas, czyli 15 minut. Przy tych zmianach, które wejdą, będą po prostu tylko jedne eliksiry 15-minutowe, będzie prawdopodobnie wersja zwykła oraz ta ulepszona, ale nie będzie już tych eliksirów słabszych, po prostu tutaj też będzie ta simplifikacja, nie wiem czy takie słowo istnieje w języku polskim, po prostu będzie to uproszczone i to też jest bardzo dobre, ponieważ no, z tymi eliksirami różnie bywa, jest ich właśnie też duża ilość. No I fajnie, że to po prostu e, robią i zmieniają jako jedno. I teraz będzie to działało na całe partie. Nie jestem teraz pewny, ale chyba działało to na 5 osób. E, działa to na 5 osób do tej pory. Nie jestem teraz dokładnie pewny, aczkolwiek będzie to po prostu działało na całe partie. Te eliksiry również, e, właśnie e, konsolidacja z kryształów, czyli po prostu będą pozbywać się tych. Słabszych kryształów i będą je zmieniać po prostu na takie, które będą miały kilka funkcji i po prostu będzie to jeden kryształ. Będą jeszcze zastanawiać się nad niektórymi kryształami, które po prostu muszą zostać. Podejrzewam, że to będą kryształy typu, że podwyższają wam wysokość skoku, czy inne takie, które jeszcze się korzysta, na przykład regeneracja HP. Będą tutaj kombinować, żeby to miało jakiś sens i powinniśmy zobaczyć zmianę właśnie w przyszłym roku. Kolejna ciekawa zmiana to life skills. Jak do tej pory jest w Black Desert Online, każda postać ma osobny poziom właśnie life skill, czyli tam trading, horse itd., itd. Life skill będzie teraz na całe konto, czyli wystarczy, że zalogujecie się na jakikolwiek postać po prostu będziecie mieć taką samą, taki sam poziom life skilli co jest fajne, ponieważ bardzo wiele osób po prostu zmienia postacie i live skilluje na innych klasach, które są nieco lepsze, jak na przykład Shai która ma gathering od razu profesjonal to jest dla nowych ludzi bardzo dobre no ale niestety trzeba to robić właśnie na tej klasie, w tym momencie jeżeli wejdą te zmiany, po prostu będziecie mieć te live skilli wszystkie na konto. Jest to bardzo dobra zmiana. Również zmiany będą, jeżeli chodzi o tworzenie się przedmiotów, jak na przykład z materiałów, które zdobywacie przy łowieniu, po prostu robicie scroll do wyciągania memory fragmentów. I trzeba je układać bardzo często w jakiś tam wzór. Teraz po prostu będzie do tego system, a może interfejs bardziej pasuje do tego, że tam będą te itemki wkładane i nie trzeba będzie robić po prostu układać w swoje inwentory, tylko jeżeli macie powiedzmy 100 sztuk, tak jak tutaj jest pokazane, 100 sztuk będziecie mogli od razu je wymienić na 20 scrolli. Po prostu bardzo to skraca czas robienia tych scrolli i będziecie mogli je wykorzystywać w wy party. Wiem, że dość sporo osób po prostu miało dużą ilość pieniędzy, kupowało właśnie takie przedmioty, powiedzmy 5-7 tysięcy, no i zajmowało to kilka godzin, żeby je przerobić na scrolle. W tym momencie to będzie cyk 5 sekund i gotowe. Kolejna rzecz to jest zarobki, jeżeli chodzi o PVE, czyli zabijanie mobów. Tutaj troszkę dziwnie się wyrazili, ponieważ będzie to zależało od waszego giru. Czyli będziecie mieć mniej giru, będziecie mniej zarabiać na spotach, więcej giru oznacza, że będziecie więcej zarabiać. Tutaj są tabelki, które nam nic nie mówią, ponieważ no, nie rozumiemy tego. Oni sami też za bardzo tego nie tłumaczyli, ale polega to na tym, że sprawdzili, ile zarabia średnio gracz który ma średni gier i gracz, który ma topowy gear. nie wiem na jakiej zasadzie to działają czy sprawdzali po prostu 730 gsa na orkach i potem powiedzmy 650 nie mam pojęcia, nie było to wytłumaczone i w jaki sposób chcą tutaj y, ładnie to zmodyfikować, żeby po prostu dało się zarabiać, nie wiem na jakiej zasadzie ma to jeszcze wpływ, ponieważ nie wiem czy na, ze słabszym girem na przykład można iść na orki i cokolwiek zarobić czy te mobki będą miały jakieś zmniejszone staty, nie mam pojęcia jak to chcą zrobić, po prostu tak dziwnie to wytłumaczyli, może oni po koreańsku fajnie to nam próbowali wytłumaczyć, ale po prostu ci w studio, którzy są po prawej stronie, no nie mieli tych informacji. Tutaj jest troszeczkę też zmian w, na tym nowym kontynencie, jeżeli chodzi o te bossy. One miały jakieś tam poziomy kalamity 890 i one będą dodawane do Black Shrine. No niestety nie jestem w stanie tu więcej powiedzieć, ponieważ sam tego nie rozumiem, nigdy tam nie byłem. No i jest coś tam pozmieniane z girem. Tam się używało jakiegoś innego giru. Teraz będzie można używać własnego. No, i trzeba będzie robić jakieś wymogi minimalne AP, czyli jeżeli boss będzie miał 300 AP wymogu, a wy macie 299 AP, nie będziecie zadawać mu w ogóle damage'u. Czyli musicie mieć ten cap, żeby te bossy bić. I kolejna sprawa to właśnie akcesoria deboreki. Nie będzie. Nie będzie materiału do stworzenia deboreki, tylko od razu będzie leciała cała akcesorka. To jest na plus, nie będzie po prostu tej męczarni, żeby zbierać wszystkie te rzeczy, tylko po prostu otrzymujecie nagrodę w postaci akcesorka. W jakimś momencie w przyszłym roku prawdopodobnie zablokują trading na jakiś czas i będą próbowali to w jakiś sposób modyfikować. Po prostu z grubsza powiedzieli, że pozostawią po prostu jakby podstawy tradingu a y, inne rzeczy pousuwają i będą starali się ten life skill w jakiś sposób y, ulepszyć, ponieważ chyba jest to jeden z y, life skilli, które bardzo mało zmian posiadało, więc tutaj też będziemy oczekiwać jakichś zmian, aczkolwiek też po prostu było to opisane bardzo ogólnie. No, i tutaj dość ciekawa też zmiana. Bardzo dużo interfejsów będzie się pojawiało w Black Desert Online. Ciekawe, jak to będzie dla powracających i nowych graczy. Można naprawdę się zdziwić, ale generalnie chodzi o to, że w jednym miejscu będziecie mogli sobie zmieniać kryształy, adony. I pozostałe rzeczy, które można wkładać i, i zmieniać, ponieważ jak wiemy jest gier do PvE dedykowany i do PvP. Teraz będziecie mogli to w locie zmieniać również na spotach, dzięki czemu jeżeli ktoś będzie was atakował na spocie albo po prostu będzie dual, możecie szybko to zmienić po prostu w jednym okienku. Tak, to e, adony trzeba było zmienić u jednego MPCK, kryształy można było już w interfejsie zmieniać, ale trzeba było być w mieście. Teraz ma być to wszystko w jednym miejscu. I nie będzie z tym problemu. Bardzo często zdarzało mi się, że na przykład zapominałem zmieniać kryształów i przegrywałem PVP, a potem wracałem na PVE i miałem dalej sprzęty PVP częściowe i po prostu bardzo to denerwowało, ponieważ bardzo dużo tego jest w BDO, żeby zmieniać z PVP na PVE i teraz ma być to pozmieniane. Kolejna sprawa to jeżeli będziecie używać Stone'ów <laughs> i wejdzie ta zmiana, to przy użyciu cronstownów. Jeżeli będziecie mieć faila, otrzymujecie FaceTag plus 1. Niby mała zmiana, aczkolwiek jest to ukłon stronę graczy e, Pay2Win, Wiem, że to gruba sprawa i pewnie powiecie, nie, przecież Black Desert Online nie jest Pay2Win, Aczkolwiek jest, ponieważ i tak możecie kupować outfity zamiast je na stony e, No i enchantować, a teraz po prostu. Jeżeli Wam nie wyjdzie, to cały czas ten stack będzie się powiększał, no i w końcu się uda. Wiem, że outfity kosztują dość dużo 20-30 euro, ale pamiętajcie, że są gracze, którzy są bardzo bogaci, no i bardzo szybko mogą właśnie zdobyć lepszy sprzęt, po prostu nie tylko co sprzedając outfity, ale na przykład enchantując. Tak więc trochę szkoda, no ale no cóż, musi się haj, zgadzać. Tak przynajmniej ja uważam. Teraz chyba do, drobne zmiany tutaj, jeżeli chodzi o gildie. Gildie będą miały swoje tytuły, czyli jeżeli będziecie mieć dużo graczy z wysokim poziomem sailingu, to nie tylko u graczy, tych, co mają ten sailing, ale również w gildii będzie się pojawiał specjalny tytuł. One będą z góry ustalone, że w tej gildii jest bardzo dużo na przykład wioślarzy z wysokim levelem i w jaki sposób macie się czuć po prostu... No, lepsi od innych, nie wiem jak to inaczej wyrazić. Aczkolwiek, czy ta zmiana jest dobra? Dajcie znać w komentarzu, czy lubicie takie rzeczy, ponieważ dla mnie to takie, no takie bez znaczenia, po prostu więcej tekstu będzie nad waszą głową, i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, czy to dobra zmiana, ale może ludzie lubią być po prostu troszeczkę lepsi, się czuć od innych, ponieważ mają ten tytuł, a nie. Zresztą, jak sam Gir chodzi, to. O, nie trzeba dużo, no to by musiało być na osobny y, temat, poradnik zrobiony, może nie poradnik, a pogadanka, tak więc ominiemy to i przejdziemy sobie dalej, co tam y, przygotowali dla nas. Y, właśnie, kolejna sprawa to będą hashtagy, czyli będziecie mogli używać hashtagów, żeby wasi y, y, gracze po prostu potrafili znaleźć gildię, czyli na przykład macie hashtag OUT. Jeżeli ktoś użyje tego hashtagu, to będzie widział waszą gildię, jeżeli chodzi o listę gildii Więc tutaj też bardzo fajna sprawa, ponieważ nie będziecie musieli robić żadnych linków, tylko po prostu jeżeli będziecie krzyczeć, to robicie hashtag powiedzmy, out no i ktoś kliknie na to albo po prostu wpisze ten y, hashtag, no i pojawi się wam, y, pojawi się im wasza gildia. Kolejne rzeczy to będą tam zmieniać po prostu uprawnienia aczkolwiek powinno to zostać zrobione tak jak w LineAge u. po prostu macie kilka funkcji i do tych funkcji sami sobie wybieracie kto może mieć jakie pozwolenia co robić. Gili to by uprościło całą sytuację a oni po prostu robią kolejne funkcje które mają z góry założone opcje do czego mają dostęp i wy po prostu je dodajecie fajnie tylko że po prostu muszą robić ogromną ilość tych funkcji to jest bez sensu. Powinny być zrobione 4-5 albo nawet pozwolić graczom sobie wybrać, ile tych funkcji ma być. Do tego sobie wybierają to, co ma, czyli na przykład on może zapraszać, ten wysyłać alerty, ten również, ten może przyjmować graczy i nie byłoby problemu, a tutaj cały czas kombinują. Dla mnie to trochę bez sensu, aczkolwiek no, to ich wybór. Kolejna sprawa, jeżeli chodzi o gildię, to y, zadania znowu tutaj kombinują, czyli będą dostępne zadania, które będzie można zrobić solo. Jak do tej pory, o ile dobrze kojarzę, to zadania były robione na takiej zasadzie, że była duża ilość mobów do zabicia czy zebrania materiałów. Teraz te specjalne misje które będą dodane po prostu będzie można zrobić samemu więc jestem ciekaw jak oni to chcą zrobić czy to po prostu będzie, że zabić tysiąc mobów i ta osoba będzie dostawała te nagrody czy jakieś kompletnie inne będą te zadania też tak ogólnie po prostu powiedziane jak to będzie prawdopodobnie wyglądało również rajdy gildyjne chcą zachęcić do tych rajdów żeby one wszystkie były użyteczne jak do tej pory to po prostu robiło się konkretne rajdy cały czas w jednym jeden raz w tygodniu, żeby po prostu mieć te nagrody pozostałe raid były do niczego. Ta zmiana troszkę jest grubsza, ponieważ jeżeli chodzi o allowance będzie zwiększony. Jak do tej pory mogli się dać na przykład 5 milionów za zalogowanie się można było odebrać 5 milionów. Teraz to będzie aż 100 milionów, czyli będziecie mogli dawać 100 milionów danej osobie żeby była w gildii grubo. Nie wiem kogo będzie stać na utrzymanie powiedzmy 10 osób które mają po 100 milionów dostawać dziennie to jest ogromna ilość jeżeli chodzi na miesiąc ale po prostu zrobili coś takiego. Również będą zmieniali troszkę bufki gildyjne będą one miały po prostu lepsze pasywki, teraz chyba było, że 10% tam expa daje life expa i tak dalej, to ma być po prostu zwiększone, czyli ma być odpowiednie do realiów Black Desert Online też nie powiedzieli w jaki sposób to będzie działało kolejna sprawa, będzie dało się wypożyczać sprzęt e, pen i akcesorka e, do tej pory, o ile dobrze kojarzę ponieważ jak wspomniałem, po prostu nie gram już od kilku miesięcy w BDO Dało się tylko akcesorka, jeżeli chodzi o noteware, wypożyczać na jakieś 7 dni, a teraz to robią tak, że będzie można cały sprzęt penowy mieć. I zastanawiam się, w jaki sposób będą chcieli to ograniczyć, żeby po prostu, tak jak tu wspominali, nie było abizowania tego systemu. Jeżeli chodzi o PvP, no to robią jakąś ligę 15 na 15, czyli. Jak tu możecie teraz zobaczyć, chociaż powiem szczerze, że tutaj nic nie widać, będziecie mogli po prostu bić się 15 na 15 na osobnym, pewnie to będzie jakaś instancja, 15 na 15 osób, no ma pozwolić po prostu wybawić się ludziom, no i możecie robić takie grupki 15 osobowe, idziecie na inną gildię i po prostu z nimi też walczycie i też oni mają 15 osób. Jestem ciekaw, jak to faktycznie będzie wyglądało i czy to faktycznie będzie instancja, bo podejrzewam, że to tak będzie. Powiedzmy, jeżeli chcecie się walczyć o spota, no to podejrzewam, że ten system będzie dobry, żeby po prostu zawalczyć o jakieś tam region. Ja jestem ciekaw jak to zrobią, ponieważ też nie dali jakichś tam super szczegółów, aczkolwiek no to będzie taki ala battlefield. No i kolejne zmiany, jeżeli chodzi o Nordwar. Tym, tym razem nie, on, nie są one za bardzo ciekawe, ponieważ mm, ułatwiają dołączenie do Nordworów i będzie działało to na takiej zasadzie, że oni chcą zmniejszyć y, ilość polityki, a w zasadzie ją totalnie zniszczyć ponieważ będzie to polegało na tym, że będziecie klikać tylko przycisk join, dołączycie do noodora i na tym się wszystko kończy. Po prostu robicie party i wchodzicie na noodora. Nie będzie żadnego budowania, nie będzie żadnego tworzenia polityki, ponieważ budowanie będzie automatyczne, a polityka yy, została zniszczona w taki sposób, że będą po prostu losowi sojusznicy, losowi przeciwnicy. Dodatkowo, prawdopodobnie z noodów będzie kilku zwycięzców, a nie tylko jeden, ponieważ teraz na nudach jest tak, że jeden obszar może być tir z 1, 2, a nawet 3, w zależności od tego jaki to jest obszar. I podejrzewam, że na jednym nodorze będzie walka po prostu o wszystkie te trzy tiry. Tak mi się tylko wydaje, ponieważ tutaj też te tłumaczenie było bardzo kiepskie i nie umiałem tego w ogóle pojąć, w jaki sposób oni to chcą zrobić, aczkolwiek reasumując, po prostu nie będzie żadnej polityki, też nie będzie żadnego tworzenia po prostu tych, e, m, e, no budynków, przepraszam, budynków, po prostu skupiłem się na tym, co tutaj się e, pokazuje. Tak więc przechodzimy dalej. Teraz, jeżeli chodzi o siege, to tutaj też będzie trochę pozmieniane, ponieważ obrońcy będą mogli prosić Guilty'e, żeby ich, ich wspomogły w obronie. Będzie polegało to na tym, że jeżeli e, jest e, siege na Serendi, to obrońcy serenti czyli właściciele tego regionu będą mogli prosić gildie, które mają przejęte nody na tym regionie, żeby ich wsparły, czyli będzie to y, bardzo ciekawe, to będzie coś ala taka polityka, że będą mogli z nimi się dogadywać, żeby byli to sojusznicy, a nie wrogowie. Nie wiem na jakiej zasadzie będzie to działało, żeby oni byli sojusznikami, żeby po prostu na siżu się nie zabijali ze sobą, czyli żeby nie było Friendly Fire, no bardzo ciekawa rzecz do zrobienia i jestem ciekaw, w jaki sposób będzie to faktycznie wyglądało, ponieważ jak do tej pory wiadomo, jeżeli się jest właścicielem zaku, no to bardzo mało się ma opcji, żeby się wybronić, ponieważ najczęściej walczy się jedną gildią na powiedzmy tam 3-4 gildie. O ile uda się z kimś dogadać, ale to też na takiej zasadzie, że to po prostu słowo jest, a nie, że jesteście faktycznie sojusznikami, mogą być backstaby tak zwane, czyli po prostu oszukać, będą jest możliwość, że oni też będą chcieli po prostu przejąć e, ten teren, mimo wszystko, że się dogadywali, a dzięki temu po prostu to się troszeczkę zmieni. E, to jest nagroda za posiadanie e, terenu, czyli będziecie mogli mieć dostęp do. Smoka i co ciekawe, tym smokiem będą mogli również memberzy, yy, będą mogli korzystać z niego memberzy, a nie tylko po prostu guildmaster. No, fajna opcja, ponieważ do tej pory jedyne co z terytorium było to 50% drop rate, a tutaj będzie jeszcze smoczek i wygląda na bardzo ciekawego. Kolejna sprawa, to kolejny interfejs będzie, czyli do y, akcesorek, które możecie zdobyć poprzez questy, czy serwery sezonowe. Teraz będzie odpowiedni interfejs, który będzie Wam pokazywał progres, czego Wam brakuje, jakich materiałów na dany level i to powinno ułatwić sprawę. Tak jak tutaj możecie zobaczyć, to jest przykład tego interfejsu, jak on będzie wyglądał, czyli na bieżąco będziecie mogli oglądać, czego Wam jeszcze y, brakuje i dodatkowa sprawa, to, że będziecie mogli zrobić dwie e, akcesorki, czyli dwa pen akcesory. Będzie od e, 2024, bo nie wiem kiedy dokładnie będzie możliwość stworzenia. Ponadto kolejna rzecz to zobaczyli, że bardzo wiele nowych graczy celuje w mm, odpowiednią broń do e, PvE, czyli Blackstar I, i oczywiście nie ma problemu, jeżeli skończycie serwer sezonowy, będziecie mieli dostęp do Ted Blackstara, który będzie niesprzedawalny, ale będziecie mogli go enchantować. Kolejna głupota według mnie, nie wiem dlaczego oni dają takie świetne rzeczy za darmo, ponieważ tutaj wystarczy zrobić tam 10-20 level i macie Ted Blackstara, który bardzo wiele osób się męczyło żeby w ogóle zdobyć, nie? Ponieważ no to to troszkę unikatowa broń jest, a tutaj dają od razu tet. Nie wiem, ta, ta gra chodzi, schodzi totalnie... Yy... Na psy, powiem szczerze, i wszystko dają. Tak naprawdę możesz być offline przez kilka miesięcy, i wrócić i zobaczyć, że te rzeczy, które wcześniej były do wygrindowania, to dostajesz za darmo. Tak jak na przykład ja się zdziwiłem, 2-3 miesiące temu dostałem tę dziewiątkę za Afriko, a teraz się okazuje, że nowi gracze po prostu wszyscy będą mieścić na, na tych te dziewiątkach i czekam tylko na moment, kiedy po prostu usuną tir 1 do 8. bo to będzie po prostu bez sensu, będą tylko T9, te, te 10 a może i w przyszłości te 11 kto wie. Szkoda. Oczywiście nie mogło zabraknąć musicalu. Chwilę sobie posłuchamy co tutaj wykombinowali. No i tutaj mamy nowy region. Będzie to dodatek do właśnie tego Land of the Morning Light, czyli Seoul. Seoul istnieje w prawdziwym życiu, no i po prostu będzie to odzwierciedlenie w zasadzie tych, tego kraiku, czy może miasta i będzie on po prostu dostępny w świecie Black Desert Online i co dodatkowo to ma być miejsce, gdzie Gildia będzie mogła spędzać dobry czas. Nie wiem, co przez te słowa mieli, e, myśleli na ten temat, ale prawdopodobnie będą tu po prostu spoty, którymi będziecie mogli się cieszyć jako gildia, a nie jak do tej pory, że wszystko solo robicie, a macie po prostu ten sam obrazek koło nazwy postaci czy nazwę e, tą samą nad głową. Już od dawna właśnie zastanawiałem się, kiedy zrobimy jakieś party-spoty, zrobione zostały 2-3, a pozostałe to wszystko solo. Może to się zmieni właśnie z tym dodatkiem, który niedawno, czyli niebawem wyjdzie. Nie wiemy kiedy dokładnie, niestety nie podawali nigdy żadnych ciekawych, dokładnych terminów. No i na pewno będzie to w przyszłym roku, ale to tylko taka informacja była. No i mamy tutaj ciekawą rzecz, ponieważ tu będzie nowa klasa i broniami, jakimi ona się będzie obsługiwała, to są właśnie młotki J Hammer. Zresztą sami sobie zobaczcie, co to za postać. Yo. Niestety nie mogę lepszej jakości zrobić, ponieważ taki był, no, taka jakość była na streamie. Te przerwy dźwięku to też ich wina ponieważ można słyszeć troszeczkę te dźwięki co się dzieje w Nie wiem czy to słychać właśnie, ale No nie, myślałem, że to mój stream również się blokował ale widzę, że powtórka ma te same problemy takie techniczne I tu mamy 200% razer No i w sumie podsumowanie tego całego yy, calfeon Ballu, czyli macie tutaj kod 2023 ływ Calfeon, po prostu bardzo prosty kod, no i tym razem wszystkie nagrody są podwojone, czyli otrzymamy 4000 krążstownu, dwa razy 150 fajstaków. J Special Box, Choose Your Outfit Box, tutaj również razy dwa i będziecie mogli używać, wybrać outfity, które były dostępne tylko przez jakiś czas. No i oczywiście dwa młotki dodatkowo pierdoły dla waszej postaci sezonowej. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten Kalfą Ball Staram się tutaj streścić całą tą informację, aczkolwiek pewne rzeczy pominąłem, ale one nie były aż tak istotne w przyszłym roku Bal będzie się nazywał Heidelbal i będzie on miał miejsce o ile dobrze kojarzy, we Francji, i powinny być wtedy normalne terminy, normalny czas, że po prostu wieczorkiem będziemy mogli sobie wspólnie pooglądać. Postaram się, żeby, żebym dał radę postreamować te, ten Heidelbal, ale kto wie co się stanie w przyszłym roku, ponieważ no, będzie się pojawiały nowe gry i kto wie, może po prostu już nie będę miał kompletnie czasu żeby robić cokolwiek z Black Desert Online. Na tymczasem dziękuję bardzo za oglądanie. Mimo wszystko, że to był recap, to aż 35 minut trwa. No i co? Widzimy się następnym razem. Zostawcie yy, komentarz, jeżeli chcecie. Możecie zostać, zostawić również subskrypcję, jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej. No i widzimy się następnym razem. Yo, yo!